kurwa, wyjechać nie może ty. John Deere nie ma siły. Ale on już u mnie na gospodarstwie nie będzie kupiony. Po prostu 7R się kupi i tyle. Także halo, halo, dzień dobry, tam was kolejny odcinek z Lipinek V3.1. 95 godzin na save'ie mamy. Także mamy 42 odcinek. Donald mnie trochę przegonił z tym Felsbrunem. No ale... ale ja go zaraz przegonię. Będę miał po prostu dużo na zapas nagrane, a po prostu będę wstawiał tam w sierpniu. Dzisiejszy plan na odcinek? Skończyć tą misję na polu numer 20. Zaorać poprzeczniaki na łące. Ja też się go opublikuję. Nie, nie mogę. Zaorać łąki na zaorać poprzeczniaki na łące i jeszcze zasieć trawę. Znając życie, więcej za tą soję zarobię niż... oj. A tak wracając do soi, trzeba sprawdzić ceny. Elewatorstwo rolne w Lifi. Najniższa cena jak zwykle. Rzepaku nie ma ceny. Widzę ile? 8500. No, zawsze to do przodu. No i palimy tego byka. 16 motogodzin tylko ma. No fynt ma trochę więcej. Ale fynt to głównie opryski nawozy robi. A i do kur. Wracając do kur, no to wydajny 0%. Czystość 100%. Woda 0 litrów, ale to rano o 6 będzie kran zamontowany. Rano o 6 będzie kran zamontowany, także... także już będzie można wodę sobie nalewać. Jak to wygląda z tym? Kiszonka. Szkoda gadać. Jeszcze tam z drugiej strony poprzeczniki trzeba zabrać. Postaram się, żeby w kolejnym odcinku była cena na soję. Dobra, i na rzepak. Aby można było hajsy zarabiać. A gospodarstwo rolne w Lipinkach jest skup.
Dobra, dobra. No to cyk! Jak to zawsze Jarek mówi. Ogarek. No to cyk. No to cyk. Powiem tak. Od września idziemy do szkoły nowej, czyli do ZSLiA, czyli do Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Elegancko. I będę na praktyki chodził sobie. Co trąbisz, pajacu? Chociaż... No to cyk! 7 minut odcinka. Nie chciałem wszystkiego poza odcinkiem robić. No to dobra. Jaki jest stan pulu ogólnie? Bo nawet nie wiem. Skład gleby. Psiądwa nie wymaga wapna dobrze. Powiem tak, ustawię cosplaya sobie, żeby siał trawę. Cosplaya sobie ustawię, żeby siał trawę. A ja będę sobie... co będę robił? Będę wapnął te trzy pola. Trawa. I że lecimy do sklepu. Jeden nawozu i jednego pionera se kupim. Albo nie. Kupię se ziarna. No to cyk.
40, pensja pracowników. Muszę dużo odcinków gdzie ponagrywać, żeby przegonić Donalda. Co jest z Brunem? Jutro, czyli 18 lipca, u mnie zaczynają żniwa rzepaczane. A wy ten odcinek widzicie, nie wiem kiedy. Około 28 lipca. Ale jeszcze w lipcu. I może już był film ze żniw, ale nie wiem. A bo to się koliduje z tą paletą. No mówiłem, że się koliduje z paletą. Pioner. Tryb ten, dobra, generacja kursu, pole numer 52. Może od tyłu będzie szybciej. Uwrocia na około, no 2. Na początku uwrocia, narożniki uwroci obrót, kółko, dobra, niech będzie gładko, środek pola tam jest powrotem. Szerokość robacza 8,9 metra, to zmniejszymy trochę. Tu będzie trochę dużo odstawać, no ale trudno. 380 punktów. I to będzie robił 10 minut. A, zatankowany. A czemu nawozu nie ucieka? A na wozie chociaż to? A, bo jest... Dobra, sobie to później poprawimy. On to 8 minut jeszcze będzie robił, także spokojnie. O, to może w tym czasie sobie posprzątamy tutaj John Deere'a. A w kolejnym odcinku po prostu pojedziemy sobie wapnować. Wolę sobie zrobić po te 20 minut te krótsze odcinki po prostu. Takie w cholerę długie i potem nic nie mieć z tych odcinków.
Tylko tam rzepę jedziemy odstawić tam. Niestety będziemy się żegnać tym John Deere'em. Dwie ma to godziny ma prawie nabite. Ale jest po prostu za słaby. No co z tego, że ładnie wygląda, ale za słaby jest. A taka 7R czy albo od razu 8R się walnie i... No się no kosą by się nadal takie kosiarki, tam przecząsarki. Kosiarki, przecząsarki, tam by się nadal. Co to jest wapna? Pojadę se kulturalnie odwieźć ciągnik na sklep 19.06, tak? Siedemnaście minut. O właśnie, wzrostacz nie jest włączony. Wyłączony ma być. Zaraz w odcinku sobie przewiniemy noc i sobie sprawdzimy ceny upraw. Jak będą dobre ceny, to w kolejnym odcinku pojedziemy sprzedawać. A i w kolejnym odcinku pokażę wam ten kran. Zwróć. Wiek jeden dni. No i elegancko, jeszcze 6 minut. Albo od razu poprawię, zanim tu, jak już tu jestem. Aby później nie przyjeżdżać tu. A tam w dwóch rogach będę musiał poprawić. O, 245 minut jeszcze roboty. No, bo dawka zero po prostu była nastawiona, dlatego nawóz nie znikał. No to tyk.
Dobra, jestem. Jaki trzech chłopów stoi i normalnie ten na stopa łapie. 5 minut, dobra, także 19:30 i ja sobie czas przebijam. Rzepak ładnie startuje. Stoi, ceny nie będzie. Ale z rzepaku będzie cena. Z rzepaku będzie cena i stoi też. Mam jakiś kredyt? 60 tysięcy. A no jo. A rzepak stanął. Co ja też stanęła, no dobra. Jednak trzeba będzie trzymać jeszcze. O, pokażę wam ten kran jeszcze. Chyba, że się jeszcze nie zbudował. O, jest taki kran elegancki. A, on jeszcze się będzie budował. Jutro dopiero będzie dostępny. Kup trawy. A już nie, to tylko zapotrzebowanie. O, zbudało się ten kran. I co, kręcimy? Jeszcze drugi tutaj trzeba. Kran. Nie ma ceny, no. Dobra. Także tutaj chłop już kończy siać. 25 minut! A miałem robić do 20, do 30 minut. Dobra, także to by było na tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał. Pamiętajcie, że wpaść na kolejne filmy. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!